Cześć, witam Was. Z tej strony Lekret, Wasz ulubiony ślepak. Zapraszam na filmik. Jak Wam się spodoba, pamiętajcie o łapkach w górę, o subach. A jak nie, to też pamiętajcie o łapkach w górę. Dzień, witam Was na recenzji lodów. Dzisiaj jest bardzo ciekawy zestaw, bo wszystko nowości. Wszystko nowości, nic z tego jeszcze nie próbowałem. I teraz w wodu mamy tak, limonkę z pietruszką. Myślę, że kiedyś próbowaliśmy. Limonkę z pietruszką chyba tak, ale na pewno nie na filmach. Limonka z pietruszką, później mamy melon, później mamy z tajemniczą sardynię i na końcu mamy wiśnię z amaretto. I to jest wiśnia z amaretto, tak? Mhm. To spróbujmy najpierw wiśnię z amaretto. Zobaczmy, co tutaj można na ten temat powiedzieć. Powiem Wam, robi robotę. Naprawdę smakuje amaretto. Czuć amaretto, czyli likier... Aż bym się napiła. Likier migdałowy, jakby ktoś nie wiedział. I wiśnia. A takie fajne wiśnie, bo to wiśnie jakby w czekoladzie, prawda? Nie wiem, wiśnia. Wiśnia jest sama. Może gdzieś złapałem o czymś. Ale naprawdę czuć amaretto, świetne są. Teraz tak, to jest to sardynia cała? Nie, to gdzieś masz pod tym. Tutaj gdzieś może. Nie, to będzie melon. Melon? Mhm. Melon smakuje melonem. I tyle mam w temacie melona. Mogę ci nabrać jak coś tej sardyni. No nabierz mi. Melon smakuje melonem, jest to sorbet melonowy. Masz bardzo przyjemny. Masz stricte sardynię. Sardynia. Miał być to owoce włoskie. Pytanie, które teraz to są owoce włoskie. Z ricotto. Serkiem. Ale tutaj, tutaj jest jakieś takie, jeszcze powiem Wam, jakby ciasteczko jakieś, coś takiego. Bardzo przyjemne. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o mnie osobiście, delikatnie za słodkie. Spróbuj sobie. Zaraz. A ty szarlotkę jak już próbowałeś? Jeszcze? Nie, szarlotkę mam głębiej. No dobra, to też już o melonie mówiłem, że jest melonowy. I niewiele w tym temacie można powiedzieć. No powiem Wam, ta sardynia naprawdę fajna jest. Sardynia ma kardamon. No. Masz rację. Ewidentnie narzuca się. Jak dla mnie. Owszem. Nie jest taki bardzo... No. A tej sardynie chyba myśmy próbowali, coś mi kojarzy. Nie. Coś z kardamonem było. Ale to nie była sardynia, chyba coś innego. Ten melon jest taki, powiem Wam, delikatniejszy. On nie jest taki... Nie jest przesłodzony, to na pewno jest plus. Dobra, spróbujmy teraz tę limonkę pomacać. Limonka z pietruszką jest świetna, bo jest kwaskowatość limonki, ale nie taka bardzo mocno kwaskowata, ale taka fajnie jest dobrane to, że podkreśla smak taki pietruszkowość. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Taki smak korzenny pietruszki, taki charakterystyczny. Nie wiem, czy wiem, o co ci chodzi. Wiem, że to nie jest moja bajka. Dam ci spróbować. Nie chcę, ja próbowałam poprzednio od ciebie. Masz. Nie chcę. Nie chcesz, a nie próbowałeś tej limonki. Próbowałam. I ta zimistość, ten korzeń pietruszki z tą limonką, fajnie taki współgram, ale też niestety, jak na mój gust, pomimo tej kwasowości, jest mocno przesłodzony. Podsumowując, na pierwszym miejscu absolutny hit wiśnia z amaretto dla mnie. Nie wiem jak dla ciebie. Znaczy dla mnie byłoby to lepsze bez tej wiśni. Same amaretto? Zaproponuj, żeby zrobili. Myślę, że same amaretto... Albo amaretto, nie wiem, zapić. Z czymś czekoladowym albo z czymś takim.
byłoby lepsze dla mnie. Owszem, ale bardzo dobrze czuć to amaretto, więc tutaj... Zresztą, że to jest robione z prawdziwym amaretto, słuchajcie, to nie jest jakiś aromat migdałowy, tylko to... Tutaj się używa naturalnych składników. Na drugim miejscu dla mnie, to będzie zaskoczenie dla was, ale będzie melon, bo świetnie oddaje smak melonu. Jest taki orzeźwiający, całkiem przyjemny. Sardynia kolejna, ze względu na to, że lubię kardamon. Ja tu niby mają być te włoskie owoce, ale ja tutaj czuję, tak jak Ania mówi, ewidentnie leci kardamon. Teraz jak nie powiedziała, przypomniała nazwę tego, tej przyprawy. Zorientowałeś się, o co ci chodziło, tak? Tak. Plus ten serek, tak, ale tych owoców to ja tu nie czuję. Nie wiem, czułeś owoce jakieś w tym? Nie, ja czułam głównie kardamon. No i na samym końcu ta limonka z pietruszką, chociaż ona jest naprawdę fajnie zbalansowana, ale minus dla mnie to, że jest przesłodzona. Mimo, że jest kwaśna, to jednak czuć ten cukier w tym. Jak dokopałaś się do szarlotki? No masz, daję ci do... Bardzo dobra jest jak dla mnie. Szarlotka też genialna. Ciasteczkowy smak. To jest tutaj dość często spotykane. To jest takie ciasteczkowe lody połączone z jakimś nadzieniem. Na przykład jak był wywołana już przeze mnie kremówka papieska, to był ciasteczkowy smak plus ten był budyń taki, nie? I smak tej masy takiej jak do karpatki. No, znowuż innym razem jakieś tam brownie z czymś tam, no to ciasteczkowe plus czekolada. Naprawdę te ciasteczkowe mi świetnie wychodzą smaki. No, słuchajcie, jeśli chodzi o lody, to tyle. Mówię, jedźcie lody, one odchudzają. Ja zawsze to powtarzam przy każdym filmiku też, to będę was namawiała. Zwłaszcza jak jest zimno, powinno się jeść lody. One są najbardziej tego optymalne wtedy w odchudzaniu. No mówię, tak jeszcze może się pojawi recenzja takiego odleżałego porterka, jeżeli takowy się znajdzie w piwnicy i jeżeli ja go znajdę. To dwa razy jeżeli. Bo nie pamiętam, wydaje mi się, że jeszcze jeden powinien być. Okocim, taki odleżały, taki już ponad rok leżący. No to weźmiesz sobie ten, co dzisiaj kupiliśmy, a jeden się włożył i tu się, powiedział, się kupi następny. Tu nie o to chodzi, tak? Tu chodzi o to, żeby... Dwa wzięliśmy przecież. No dwa wzięliśmy, no. Ale tu chodzi o to, żeby ten odleżały spróbować. Ja wiem. Tylko jak go nie znajdziesz, w tym sensie mówię. No i wyżej naciągnijcie, żeś poszło za mną. Melon taki fajny, naprawdę... Czym dłużej ten melon tam sobie wygrzebuje, tym bardziej... Tego melona? Wiesz, grapsa. Ale twardy. Bo to sorbet. Ale jest taki sorbet, nie jest taki bardzo wodnisty właśnie. Tylko robię z soku. Nie moja bajka. Ale melonem daje. Melonem daje, ale dla mnie za bardzo sorbetowe. Jakby były mleczne melony, tak? Mm-hmm. Może i racja. Ale mi smakuje, czym bardziej tego jem, to tym bardziej mi podchodzi. Zwłaszcza, że jestem melonów fanem. Prawda, Aniu? Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę. Do następnego fajnego filmiku. Pamiętajcie, łapki w górę. A jeśli wam filmik nie spodobał, to i tak dajcie łapki w górę. A co?